Uznaję siebie za fana horroru wszelkiej maści, dlatego też, gdy tylko usłyszałem, że ta gierka, gdzie postacie mają naprawdę dziwne i niepokojące mnie twarze, ma dostać filmidło, byłem zainteresowany. Na dodatek nie jest to żadna amerykańska produkcja, tylko prawdziwy J-horror od kolesia, który zaserwował nam 2LDK i japoński odpowiednik American Pie. Tylko co z tego wyszło? Siren zaczyna się w naprawdę fajny sposób. Mamy informacje o zdarzeniach, gdzie w niewyjaśnionych okolicznościach zniknęły masy ludzi, w tym słynne Croatan. Otwarcie pokazuje nam wcześniejsze wydarzenie na wyspie, na której dzieje się akcja filmu. Ratownicy w trakcie strasznego sztormu dostają się nad odciętą od reszty świata wysepkę. Na miejscu zamiast ludności zostają jedynie jednego człowieka, który najwyraźniej zwariował. Bredzi on coś o trzech syrenach i tym, że w trakcie wycia syreny nie wolno być na zewnątrz. Później zostajemy przerzuceni do głównej historii. Młoda dziewczyna wraz z ojcem i bratem przeprowadza się na wyspę, by odpocząć od zgiełku. Miejsce to jest przepiękne, ale jego mieszkańcy wydają się bardzo dziwni. Pewnej nocy, gdy ojciec wychodzi fotografować okoliczną faunę i florę, zaczynają wyć syreny. Potem dzieją się coraz dziwniejsze rzeczy i dostajemy standardowy, jak na chyba J-horror, psychologiczny twist fabularny, którego nie zaspoileruję tutaj. Filmidło prezentuje nam całkiem interesującą fabułę. Trzeba jednak przyznać, że nie jest to żadna adaptacja i film jest jedynie lekko powiązany z grami. Z jednej strony szkoda, bo materiał źródłowy to naprawdę świetna historia. Z drugiej strony efekt końcowy tego projektu również jest bardzo dobry. W filmie pojawiają się nawiązania do oryginalnej historii i japońskiej mitologii. Poruszono kwestie efektów jedzenia mięsa syreny, akcja filmu i drugiej części dzieje się w tym samym miejscu i w podobnym czasie. W Siren pojawiają się także zombie stwory znane jako Shibito. Są one jednak na dalszym planie, bo pierwsze miejsce gra tutaj atmosfera. Nie należy jednak oczekiwać czegoś zbytnio podobnego do gier, bo wtedy sowicie się zawiedziemy. Co ciekawe, na upartego dałoby się w jakiś sposób tą produkcję dokoptować do kanonu gier. Oczywiście nie ma to większego sensu i pozwala tylko na spojrzenie z trochę innej perspektywy na zaprezentowaną nam historię. Siren jest japońskim horrorem psychologicznym i jako film tego typu, tego zakątka świata, wypada znośnie. Nie jest to czołówka gatunku, ale też nie znajduje się w pokrytym mułem dnie. Gdyby ocenić ten film bez patrzenia przez pryzmat gier wideo i ich adaptacji, to dostajemy taki średniak plus, coś co odpowiadałoby ocenie 6 na 10. Ciekawa historia, która ma swoje dłużyzny, ale potrafi trzymać w napięciu. Lipne efekty specjalne i make-up potworów na poziomie mamy farbki za 3 zł, pomalujemy sobie nim twarze. Solidne zakończenie pozostawia jednak pozytywne wrażenie po całości. Gdybym miał się przyczepić do czegoś w tym filmie, to padłoby powiedzmy na brak strachu i wygląd potworów. Niestety film ten nie jest w żadnym momencie straszny. Zdecydowano się na budowanie napięcia, jednak ono do niczego nie prowadzi. Nasza bohaterka poznaje w pewnym momencie sekret wyspy. To byłaby idealna chwila na to, by nas wystraszyć kilkoma Shibito i może Yamibito. Wiąże się z tym mój drugi zarzut. W grach stworki potrafią wyglądać naprawdę przerażająco. Od czegoś przypominającego, powiedzmy, standardowego zombiaka, poprzez ludziorobaki, aż do krzyżówki ludzkiej głowy z kurą. Są to w niektórych momentach naprawdę pomysły, które mogą chłazić za nami po nocach w naszych najgorszych koszmarach. Niestety w filmie nie doczekamy się niczego takiego. Jeśli chodzi o pewną dodatkową wadę, to spore fragmenty filmu nie będą miały żadnego wyjaśnienia, jeśli nie jest znana nam dobrze historia gier. Pojawiają się pewne postacie, które mają odniesienie i jakby bezpośrednie powiązanie z grami, jednak w samym filmie nie odgrywają zbyt dużej roli i
nie wiemy, po co sceny z tymi postaciami się znajdują w tej produkcji. Przy znajomości gry, zwłaszcza drugiej części, możemy zrozumieć, o co chyba twórcom chodziło. Ale nie wiem, czy to nie jest po prostu moje dorobienie ideologii do niektórych momentów. Silent bardzo mi się podobało. Jednak film, mimo iż miał być adaptacją Forbidden Siren 2, ma kompletnie inną fabułę od tego, co zobaczymy w grach. Zakazaną syreną jest tutaj syrena alarmowa, której dźwięk co prawda pojawia się w grach, ale tam przynajmniej w pierwszej części chodziło dosłownie o nawiązanie do tego japońskiego mitu o syrenie, którą kiedyś rybacy złowili, tam podali do stołu. Ktoś zauważył, że ta ryba ma jakby ludzką twarz, coś jest nie tak. I wszyscy powiedzieli, że nikt tego nie spróbuje. Ale jeden z rybaków był pijany i zapomniał o tym, i przez przypadek dał swojej córce do zjedzenia ten kawałek ryby. Co zakończyło się tym, że córka stała się nieśmiertelna. Nie starzeje się, nie może umrzeć. I to jest jakby taka klątwa syreny. Ten motyw pojawia się też w innych japońskich produkcjach, a tutaj był fajnie w pierwszej grze użyty, bo miał niezły twist. W filmie nie ma żadnego stwora z morza czy kosmosu. Jeśli komuś to nie przeszkadza i chce obejrzeć jeden z azjatyckich horrorów psychologicznych, to powinien być zadowolony. Ja chciałbym więcej, ale podobnie jak w przypadku gier, to są tylko moje pobożne życzenia i ciągle trzymam kciuki za to, żeby zobaczyć czwartą grę w cyklu. Jest PS4, może pora na czwórki, zwłaszcza, że Silent Hills może sprawić, że ludzie będą napaleni na survival horrory. Siren, film z 2006 roku, moim zdaniem wart obejrzenia, jeśli da się go gdzieś jeszcze dorwać, bo mogą być z tym teraz już problemy.